Jako członkowie Ruchu Narodowego również solidaryzujemy się z Natalią Nitek, która jest szkalowana za nagranie wypowiedzi człowieka niehonorowego. Warto to porównać do sytuacji, w której politycy PO, którzy byli nagrywani, również nie są w żaden sposób sądzeni, również nie otrzymali żadnej kary za swoje występki, a osoby, które nagrały rozmowy naszych polityków, dzisiaj mają bardzo duże problemy.